Dzień dobry, znowu przed kamerą internetową mówi Dawid Snopek. Jestem Amerykaninem, uczę się języka polskiego i nagrywam te filmiki na YouTubie. Dzisiaj poważnie zastanowiłem się, czy zrobię filmik, czy nie, bo jestem bardzo zmęczony. Byłem bardzo zajęty w tym tygodniu. Teraz szukam nowe pracy na lato. Latem zawsze jest mniej pracy dla nauczycieli. I teraz pracuję w dwóch szkołach, ale umowy w tych szkołach zakończą się w czerwcu, więc teraz poszukuję pracy. I jutro mam dwie rozmowy kwalifikacyjne, więc muszę przygotować się do tego i pójść spać wcześniej dzisiaj, ale jest filmik i temat na ten filmik jest technologia w nauce języków obcych. Pytanie brzmi, czy korzystasz z jakiejś technologii w nauce? Osobiście głównie używam słowników elektronicznych. To bardzo ważne, bo to szybciej niż słownik w rękach. Ale jakość tych słowników zawsze nie jest tak dobrze, ale szybkość to wart. Poza tym kocham flashcards w nauce języków obcych. Użyłem Anki trochę, ale nie za bardzo. To niedawno zacząłem tego użyć. Przedtem napisałem własny program flashcardsów, ale to było za dużo roboty i nie było nawet tak dobry jak Anki, więc to był na internecie, to był web application, ale usunąłem. Może usunąłem to z internetu niedawno, może parę miesięcy temu. Dobra. Ale od dawna nie korzystałem z flashcardsów. Myślę to tylko z powodu, że nie mam tak dużo czasu teraz, ale myślę, że to bardzo pożyteczne. Inne nie tak lubią flashcardsów, ale to był bardzo dobry sposób dla mnie, w którym można uczyć dużo słownictwo. Dobra. Też użyłem Skype'a. Nie wiem, jak deklinować, czy to nawet jest słowo Skype. Korzystałem z programu Skype głównie, kiedy byłem w Stanach. Rozmawiałem przez internet z nauczycielką. Myślę, że to robiłem przez rok, a może trochę dłużej, nie pamiętam tak doskonale. I spróbowałem kilka razy rozmawiać z ludźmi w Language Exchange przez Skype i to dobrze, ale nie wiem dlaczego, ale zawsze nie trwało tak długo. Zawsze rozpoczęliśmy, nie wiem, na początku robiliśmy tego, to i przez kilka tygodni przestaliśmy.
Ale myślę, że to dobry sposób, w którym uczyć się języka. I myślę, że to wszystko, które ja osobiście użyłem. Ale jestem bardzo ciekaw, czy inny robili inaczej z innymi programami. I tak, zachęcam wszystkich do komentarzy. Jak zawsze dziękuję za uwagę. Do widzenia.